sesję serdecznie proszę Państwa o powstanie i uprzejmie do przyjęcia poznańców. Kolejny oczywiście. Ci też to walczyli, to też. Dotyczącej zmian studium uwarunkowania kierunku zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem? Kto z Państwa jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał, nie widzę. 13 za, przeciw 0, wstrzymujących 0. I punkt F, druk nr 10, projekt uchwały w sprawie wniosku o ustalenie warunków zawodowych dla nadbudowy budynku mieszkalnego przy ulicy Paderewskiego. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem? Kto z Państwa jest przeciw? Jedna osoba jest przeciw. Kto się wstrzymał? Jedna osoba się wstrzymała. 12 osób za, 1 przeciwna, 1 osoba się wstrzymała. Dziękuję bardzo. Ktoś z Państwa jeszcze ma... Panie Przewodniczący, mam taką uwagę, bo myśmy na komisji, Pan był na tej komisji, myśmy na tej komisji, to jest druk numer 6, tak się złożyło, że byłem w kontroli, także nie mogłem tych materiałów odebrać wcześniej. No, patrzę na te materiały teraz. Myśmy uzgodnili, że będą wymienione w uzasadnieniu wszystkie wydziały. Nie będzie napisane dodatkowo po uzyskaniu opinii wydziałów merytorycznych, tylko będą wymienione tam z nazwy wydziały, które udzieliły opinii pozytywnej. Tak żeśmy na komisji uzgodnili, tak miało być wpisane w projekcie i znowu jest inaczej w projekcie niż uzgodniliśmy na komisji. No przecież to jest coś... Dobra, panie Krzysztofie, tutaj... Uwaga, przedyskutujemy w tym punkcie, kiedy ten projekt będzie. Natomiast nie dotyczy to zmiany porządkowej. Nie. No ja bardzo tylko... dziękuję panu w takim razie. Wrócimy do tego tematu przy tym punkcie. Czy ktoś z Państwa do porządku obrad ma jeszcze jakieś uwagi? Nie widzę. W takim razie przedyskutujemy cały porządek obrad. Kto z Państwa jest za przyjęciem porządku? Siedemnaście osób jest za przyjęciem całego. Kto z Państwa jest przeciw? Kto się wstrzymał? 17 za, przeciw 0, wstrzymujących 0. Dziękuję.
przechodzimy do punktu drugiego, przyjęcie protokołu sesji 27. Ponieważ poproszę pana to z wnioskiem o odczytanie, ja państwu przeczytam. Z uwagi na fakt, iż podczas 24 sesji Rady Dzielnicy Pierwszej został mi de facto odebrany głos niezgodnie z postanowieniem statutu, paragraf 14, pierwszy w związku z paragrafem 12 ustęp 1 regulaminu dzielnicy, przedstawiający poradę. Zostałem zmuszony do zaprotestowania przeciwko pani praktykom w tej formie. Jako referentowi projektu uchwały Komisji Architektury i Infrastruktury Komunalnej, której przedmiotem było odwołanie spełnionej funkcji jej przewodniczącego pana Sęczka. Ze względu m.in. na wyborczynę, nieprzestrzeganie przez niego statutu i regulaminu poruszone w dyskusji. Odmówiono mi tego prawa w trakcie jego wypełniania, pomimo przywołania przeze mnie wprost stosowanego przepisu prawa. Przewodniczący dopuścił się złamania obowiązków prawnych prawa na wniosek napastliwie, a także sposób wskazujący wyjątkowy brak kultury atakującego mnie radnego Jakubowskiego. Ciągle wchodzenie w słowo, uniemożliwianie wypowiedzi, zakrzykiwanie, który dowodził, iż wolno mi odpowiadać jedynie na wyraźne zadanie pytanie, stoi to w jawnej sprzeczności z postanowieniem statutu. Niniejszy wyrażam swój sprzeciw wobec takiego postanowienia. Uważam, że nie pracuje ono z powagą piastowanej przez pana funkcji, a już na pewno nie jest zgodne z radnością zadania, które każdy z nas złożył paragraf 23a, ustęp 1 ustawy o samorządzie gminy, podpisane Krzysztofa. Proszę państwa, ja to skieruję na zarząd, dlatego że poprzedniej godzinę czasu poprzedniej sesji wyjaśniając tą sprawę. Mam pytanie. Proszę. Panie przewodniczący, dobrze usłyszałem, że to dotyczy 24 sesji? Że dotyczy co? 24 sesji? Tak. Mam pytanie w związku z tym do pana. Czy w sesji 24 sesji został przyjęty protokół? Słuchaj, no szczęście. Przez radę? To w takim wypadku, no jeżeli został przyjęty bez uwag, czy też z poprawkami, a dzisiaj pan radny, przepraszam, ale to formalnie, no to wotum separatu do przyjętego już protokołu dzisiaj jest już nieaktualny, bezprzedmiotowy. Ja się nie chcę odnosić co do meritum tego sprzeciwu czy protestu, bo to pan radny ma zawsze do tego prawo. Tylko mówię, że formalnie, jeżeli protokół 24 sesji został przyjęty, a na 28 sesji jest składany wotum separatum do przyjętego protokołu 4 sesje wcześniej, to jest bezprzedmiotowy. Proszę mnie poprawić, jeżeli się mylę, ale chyba się nie mylę. Też tak uważam. Mogę odpowiedzieć? Proszę bardzo. Protokół został przyjęty na ostatniej sesji. Nie 4 sesje wstecz, tylko na ostatniej sesji. Ja złożyłem wówczas wotum separatum pod głosowaniu nad tym protokołem. Były wątpliwości, było głosowanie i po głosowaniu złożyłem wotum separatum. I w formie pisemnej przedstawiłem go jeszcze raz dzisiaj z specjalnym wnioskiem o odczytanie. Więc on ma merytoryczne uzasadnienie. Nie jest po prostu spóźniony. Tak, ja pamiętam, że był na ostatniej sesji przyjmowany w 24 sesji. Tak. Panie Krzysztofie, ja do pana się zwrócę. Nie zmarnowaliśmy, ale poświęciliśmy godzinę czasu na odsłuchanie taśmy, ponieważ pan twierdzi, że ja panu odebrałem, ja twierdziłem, że panu głosu nie odebrałem. Jeśli pan, ja nie będę poświęcał czasu radny, gdy pan znajdzie fragment na tej taśmie, gdzie ja wymawiam formułę, odbieram panu głos, to wrócimy do tematu. Na razie ja nie ma już tej taśmy. Zarząd. Proszę? Nie ma już tej taśmy, skasowana została. Skasowana? Znaczy taśmy, panie przewodniczący, taśmy się przetrzymuje do przyjęcia protokołu. No to został przyjęty. To został przyjęty i została skasowana. Ale to rozumiem, że pan to pismo składa do protokołu, który jest teraz przyjmowany, tak? Nie, pan Krzysztof powie, do którego protokołu jest to ta wypowiedź? No do zeszłej sesji. Do zeszłej sesji. No to on jest nieprzyjęty. To jeżeli państwo zdecydujecie w głosowaniu, że to dołączacie. No ale nie do zeszłej sesji sensu stricto, tylko do zeszłej sesji, żeśmy głosowali w protokół z sesji 24. To można dołączyć w
tym momencie do protokołu sesji, który Państwo zamierzacie przyjąć. Ja złożyłem votum separatum po głosowaniu nad protokołem z sesji 24. I to jest ten, to votum separatum w formie pisemnej. Czyli można to ewentualnie dołączyć do protokołu tego, który Państwo na razie jeszcze nie jest przyjęty, bo Pan złożył do tego pismo. Dobrze rozumiem? Nie. Złożyłem votum separatum w formie pisemnej, a wcześniej złożyłem w formie ustnej tej samej treści, generalnie rzecz biorąc, do protokołu z sesji 24, który był przyjmowany na sesji 27 miesiąc temu. Ale on jest przyjęty, do niego już nie można wyłożyć. No ale złożyłem miesiąc temu votum separatum. Złożyłem? No przecież musi być w protokole, że złożyłem votum separatum po głosowaniu. Ja napisałam na pewno. I to jest to votum separatum, które złożyłem. Czy to jest do tego protokołu? Tak. No właśnie, no więc do później. Tak jest. Natomiast jeżeli Państwo radni w tym głosowaniu zdecydujecie, to dołączacie, to dołączacie. Jeżeli nie, to nie dołączacie. Ale... Nie mam co wyrzucać. Znaczy ja dalej w dalszym ciągu stoję na stanowisku. Votum separatum się nie decyduje w głosowaniu. Ale to jest wypowiedź do protokołu dołączana na piśmie. Nie, to jest votum separatum, które złożyłem miesiąc temu, tyle że w formie pisemnej jeszcze raz z specjalnym wnioskiem o odczytanie go. Żeby nie było wątpliwości, że coś zostało nieodczytane. Bo ostatnim razem pan przewodniczący nie chciał przyjąć oświadczenia, które ja wygłosiłem tej samej treści, tylko dlatego, że nie zostało odczytane. No to w związku z tym, żeby nie było jakichkolwiek wątpliwości formalnych, no to złożyłem specjalnym wnioskiem, żeby zostało odczytane, żeby zostało dołączone do protokołu. Panie Krzysztofie, to co mówiłam, że jeżeli pan by sam przeczytał, ja bym bez żadnego uwagi musiałabym to dołączyć. Natomiast w momencie, kiedy pan składa wniosek do protokołu tej treści, to przewodniczący może zdecydować o przyjęciu tego bez czytania, wtedy jest na wniosek czytany, ewentualnie daje do rozstrzygnięcia zarządowi, a jeżeli zarząd nie rozstrzygnie, daje do rozstrzygnięcia radzie. Czy rada sobie życzy, żeby ta kartka o tej treści została do tego dołączona? Tyle. Ja przesunę przyjęcie tego protokołu na kolejną sesję. Przeprowadzimy to w sposób, żeby przedstawię zarządowi to jeszcze raz, bo nie jest obecny w tej chwili. Może być taka formuła, żeby to na kolejnej sesji przyjąć. Tym bardziej, że ja Panie Przewodniczący, votum separatum dotyczy 24 sesji, 27 przyjęcia protokołu. Do protokołu sesji 27 nie ma żadnych uwag. Przyjmujmy dzisiaj, przyjmujemy protokół 27 sesji bez poprawek czy też plus dodatkowo to votum separatum, które dotyczyło, że na tej sesji było głosowane protokół 24 sesji. Tylko tyle. To stanowi to załącznika, co do przyjęcia protokołu 27. Nie ma. No bo nie ma żadnych uwag i zmian do protokołu 27. Bez żadnych poprawek. No to jest tylko dołączenie, że pan radny Krzysztof Baron złożył votum separatum do przyjętego protokołu 24. Nie ma, ja nie widzę potrzeby przesuwania, debatowania również czasu zarządu na tym, czy przyjmować votum separatum, czy nie. Wyraźnie w protokole z dzisiejszych protokół 27 sesji został przyjęty bez żadnych uwag, plus został załączony protokół separatum do protokołu sesji 24. Dwa tygodnie. Ma pan prosto. Po co przestawiać na niedzielę? Ja się nie zgadzam z stanowiskiem. Ja nigdy nikomu głosu nie odebrałem. Też panu nie odebrałem. A nie
każdy radny może powiedzieć, czy też napisać, co uważa. A to trzy. Pan przewodniczący się zgadza, czy się nie zgadza? To powołajmy komisję specjalną do tego nieredakcyjnego, śledczą przy dyscyplinarną i też ta komisja rozstrzygnie, czy pan przewodniczący odebrał głos panu radnemu, czy pan radny Jakubowski obraził pana radnego Krzysztofa Barana, wreszcie nie mówię słowu, a nie cała rada się będzie dla pana biała, są sesje, będziemy dalej przeprowadzać, była zacznie, była przerwaliśmy kursy, nie przerwaliśmy. To będzie decydowo w składzie większości. Myślę, że rada deleguje trzy razy. Nie znamy znowu, że się rozumiem. Nawet prędzej. Trzy osoby się zajmą tą kwestią. I ona może wreszcie zostanie rozsunięta na nas. Tak co będziemy kadencji będziemy rozstrzygać co sesję. Przepraszam, jest już 30 minut trwającej sesji, ale myślę, że to pierwszy przejęte. Formalne odwołanie takiej komisji na przewodniczący w odpowiednim momencie. To swoje Do protokołu przegłosowanego na zeszłej sesji, protokołu z sesji 24. Jak się nie da? Przegłosowaliśmy protokół. Protokół jest wcześniej. Protokół to nas przyjmuje. Albo ten poprzedni. Ta sprawa jest otwarta. Proste pytanie. To nic nie mogę powiedzieć. Wszystkie pytania zostały przyjęte. A to już protokołu z 27 sesji. Więc rozumiem, że pan chce dołączyć. No dobrze, no to do protokołu z 27 sesji. Dobrze, proszę państwa, w takim razie poddajemy głosowanie, czy do protokołu dołączamy odczytane przedsedniczące. Przegłosujecie to, ja wstanę, złożę wotum separatum, przeczytam jeszcze raz to samo. I będzie, że musiało być to załączone do protokołu. Znaczy w ten sposób chcecie się bawić. No bo jak chcecie się bawić w ten sposób, to ja oczywiście, ja jestem gotów za chwilę po głosowaniu, przed głosowaniem, ja mogę złożyć wotum separatum, zasługują mi 2 minuty, ja wstanę, wygłoszę, będzie musiało być załączone. Jeżeli pan podda wotum separatum pod głosowanie, to ja tak zrobię. Tylko żeby zaznaczyć wyraźnie, że protokół z 27 sesji jest bez uwag, bo nie ma żadnych uwag. To jest tylko wotum separatum, który jest dołączony. I on się znajdzie w protokole z 28 sesji, że przy głosowaniu z tej sesji dzisiejszej znajdzie się zapis, że pan radny Krzysztof Baron dołączył wotum separatum do protokołu 27 sesji, które dotyczyło przyjęcia protokołu z 24 sesji. I tylko tak. Po protokół 27 sesji nie ma żadnego. To nie do mnie. Ja zadałem panu pytanie, czy wpłynęły jakieś uwagi. Nie, powiedział pan, że nie wpłynęły. Ja nie mówię, że nie ma. Ale jeżeli są, no to mam kochanie, na to samo wydarzy się pan Krzysztof Baron mówi, że jeżeli złoży to na tej sesji, to będzie właśnie w protokole tej sesji. Ale chcę dołożyć do 27 do tego protokołu i ma do tego prawo. Ale to nie jest uwaga do protokołu 27 sesji, tylko dotyczący przegłosowania na tej sesji protokołu z 24. To jest proste i logiczne. Tak, jeszcze.
To mu się przyjmuje. Jeżeli są uwagi, to te uwagi się głosuje. No dlatego trzeba zapisać tylko, no, że do tego nie ma, tylko jest dołączony. Czyli dołączamy do protokołu, który będzie przyjmowany na kolejnej sesji. Z tej sesji, z 28. Bo jest złożony na sesji, która ma numer 28. Matko, złożyłem wotum separatum przecież w zeszłym miesiącu, no. Teraz muszę wskazać, co do meritum w tym samym kształcie. Nie, bo będą na tym debatować. Proszę Państwa, 5 minut przerwy. To jest niebezpieczne. To oświadczenie pana Krzysztofa Barona, które wpłynęło do tej głosowania. Czy Państwo przyjmiecie to oświadczenie? Czy nie? Bardzo proszę o przegłosowanie. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego wystąpienia? Za przyjęciem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dziękuję. Kto z Państwa jest przeciw? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Kto z Państwa się wstrzymał? Sześć głosów za, przeciw, dziewięć, które głosów się wstrzymało. W takim razie po zakończonym głosowaniu mam prawo złożyć wotum separatum. I składam wotum separatum tej samej treści, pozwolę sobie złożyć. Będzie musiało być załóżmy. Uwagi na fakty podczas niezwykłej sesji Rady Ministrów został mi de facto odebrany głos. Niezgodnie z postanowieniami statutu, w nawiasie paragraf 14 ust. 1 w związku z paragrafem 12 ust. 1 regulaminu przez przewodniczącego rady zostałem zmuszony do zaprotestowania przeciwko takim praktykom w tej formie. Jako referent projektu uchwały Komisji Architektury i Infrastruktury Komunalnej, której przedmiotem było odwołanie spełnionej funkcji jej przewodniczącego pana Sęczka, ze względu na m.in. uporczywe nieprzestrzeganie przez niego statutu i regulaminu dzielnicy, druk nr 12, przysługiwało mi prawo udzielenia odpowiedzi na zagadnienia poruszane w dyskusji. Odmówiono mi tego prawa w nawiasie w trakcie jego wypełniania, pomimo przywołania przeze mnie wprost stosownego przepisu prawa. Przewodniczący dopuścił się złamania obowiązujących radnych prawa na wniosek napastliwy, a także w sposób wskazujący wyjątkowy brak kultury atakującego mnie radnego Jakubowskiego. Ciągle wchodzenie w słowo w nawiasie, uniemożliwianie wypowiedzi, zakrzykiwanie, który dowodził, iż wolno mi odpowiadać jedynie na wyraźnie zadawane pytania. Stoi to w jawnej sprzeczności z postanowieniami statutu. Niniejszym wyrażam swój sprzeciw wobec takiego postępowania. Uważam, że nie licuje ono z powagą piastowanej przez pana Sęczka, a już na pewno nie jest zgodne z rodą ślubowania, którą każdy z nas złożył w nawiasie paragraf 23a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. Dziękuję. Znaczy to samo. Tak. Tej sesji. Proszę Państwa, a teraz bardzo proszę, czy do protokołu z 27 sesji są jakieś uwagi? W takim razie protokół zostaje podpisany z 27 sesji.